w uznaniu osiągnięć dydaktycznych oraz godnego reprezentowania gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie mamy zaszczyt uhonorować Weronikę Borowiecką najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. W uznaniu osiągnięć dydaktycznych oraz godnego reprezentowania gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie mamy zaszczyt uhonorować Dominikę Pawlak najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. W uznaniu osiągnięć dydaktycznych oraz godnego reprezentowania gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie mamy zaszczyt uhonorować Norberta Nawrotka najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. Szanowni Państwo, mamy wielki zaszczyt również uhonorować odznaką Złoty Laur rodziców uczniów, którzy kończą Gimnazjum w Szczecinie i pozwolę sobie odczytać pierwszy tutaj dyplom. W uznaniu zasług i wkładu pracy w rozwój Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie mamy zaszczyt uhonorować panią Iwonę Wojakowską najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. W uznaniu zasług i wkładu pracy w rozwój Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie mamy zaszczyt uhonorować pana Macieja Maćkowskiego najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. Proszę dyrektora, pana Pawła Nonderowicza, dyrektor, panią Ewę Szymczak oraz przewodniczącą Rady Rodziców, panią Katarzynę Fryzę o wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród uczniom klas pierwszych i drugich. Zanim zaczniemy rozdawać świadectwa z wyróżnieniem i nagrody dla uczniów klas drugich, takie małe wyjaśnienie. Wszystkie osoby, czyli uczniów i Państwa rodziców, którzy zostali wyróżnieni odznaką Złoty Laur, bardzo byśmy prosili, żebyście zostali na koniec, tam jest księga pamiątkowa, bardzo byśmy prosili o podpisy. Także na koniec bardzo prosimy, żebyście Państwo złożyli podpisy.
Nagroda dla Pauliny Kaneckiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Wiktorii Magdziarek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Kingi. Nagroda dla Kingi Jarosik za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Adama Nawarowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Dawida Tomaszewskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Olgi Przybysz za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Briana Roczyńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Filipa Kocaja za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Arkadiusza Łapota za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Adama Antczaka za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Martyny Lewandowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Wiktorii Derdy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Agaty Fąk za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Przemysława Antoniaka za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Agaty Wieczorkiewicz za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Wiktorii Rogowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Sylwii Wiśniewskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Natalii Krzymińskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Rafała Stolarskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Adriana Góreckiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Aleksandry Szymczak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Bartosza Wojciechowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Nagroda dla Kacpra Donderowicza za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Weroniki Walczak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Zuzanny Biskupskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Adrianny Badicz za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Pauliny Rogowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Nikoli Łyski za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Zuzanny Nożewskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Izabeli Pory za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.